Cześć! W dzisiejszym materiale pokażę Ci, jak przesłać ekran z telefonu na dowolne urządzenie, na kilka urządzeń jednocześnie. Tutaj mamy tablet z systemem Android, tutaj mamy Windows, tutaj mamy Chrome iOS, tutaj mamy znowu Windows, tutaj mamy telewizor i tutaj taki zwykły komputer stacjonarny. Dokładnie taka miniaturka. No dobrze, wszystkie tutaj urządzenia są już załączone. Tutaj mamy 4 sztuki, telewizor 5, mini komputer 6. Znalazłoby się jeszcze więcej urządzeń, ale myślę, że na tylu wystarczy. I jedyne, co musimy zrobić, to tutaj połączyć się z naszą siecią Wi-Fi oczywiście. I tutaj mamy taką kuriozalną, malutką aplikację, która zwie się Screen Stream. Także wejdziemy sobie teraz tutaj w nią. Aplikacja uruchamia się. Dobra, później ocenimy, oczywiście pozytywnie. I tutaj mamy tak, mobile to TV, bezpośredni przesył do telewizora i mobile to PC, czyli po prostu do przeróżnych urządzeń. Naciśnijmy sobie to do PC. Dobra, musimy tutaj poczekać, aż ta reklama minie. Jeszcze raz. I tutaj pojawia nam się w tym momencie bardzo ważna rzecz. Adres tutaj internetowy i musimy wejść po prostu na wszystkich urządzeniach w ten adres. Dobra, także odpalam Google. Google wszędzie. Dobra, teraz tu. Teraz tu i teraz tu. Później na tym telewizorku i po prostu przepisujemy ten adres 192.168. I teraz tak, na wszystkich urządzeniach pojawi nam się coś takiego jak Press Start on Device. Dobra. I tutaj musimy to potwierdzić. Także naciśnijmy. Pyk. Rozpocznij teraz. I spójrzcie. Coś pięknego. Ja tak będę sobie poruszał. Spójrzmy. Na wszystkich urządzeniach to działa. Po kolei. No. Odpalmy sobie tutaj, nie wiem, może jakąś jakąś taką gierkę z Paybacka. Kliknijmy w więcej gry. No. Dobra. Coś takiego. Niech się tutaj włączy. Spójrzcie, jak to wszystko tutaj śmiga. Świetna sprawa. Dobra. Teraz jeszcze oprócz tego wejdę w TV. I voilà, mamy teraz na telewizorku wszystko, jak widać. Oprócz tego, że jest to na telewizorku, na telefonie, to oczywiście jest to na tych wszystkich urządzeniach. Dobra, jeszcze zobaczymy sobie na komputerku stacjonarnym. I jak widać, tutaj też nie ma żadnych problemów. Wszystko działa tak, jak należy. Tak więc, moi drodzy, jak mogliście zauważyć, nic nie szkodzi na przeszkodzie, by przesłać tutaj ekran z naszego telefonu na kilka urządzeń jednocześnie w różnych systemach. I to by było wszystko na dzisiaj z mojej strony. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.